Rozumiesz, Posydiuszu? Już raz płynąłem do Rzymu, ryzykując, że zabłądzę. Czy muszę to powtarzać? Tym razem sam papież każe ci płynąć. Żebyś się ratował. Ratował? I pozwolił na zagładę mojej owczarni? Wczoraj patrzyłem na odlot bocianów. Zazdrościłem im. Zawsze wiedzą, kiedy wyruszyć i w którym kierunku lecieć. Nam bardzo trudno zrozumieć, czego chce od nas Bóg. Mowa przeciwko Ambrożemu nie może czekać. Zamknę się w domu i skupię tylko na tym. Nie sądzę, by to było możliwe. Dlaczego? Będziesz miał towarzystwo. Kalido. Matko. Dopiero się wprowadziłem, więc nie wszystko jeszcze urządzone. Jakoś sobie poradzimy. Szybko, zanieście to na górę. Matko, możesz spać na dole w tym pokoju. My z Adeodatusem zajmiemy piętro. Pokażę ci, gdzie możesz położyć rzeczy. Muszę wam kupić nowe ubrania. Piękne, żebyście mogły przyjść na dwór. Wygłaszam mowę przed cesarzem. Wybacz, jest zmęczony. Musi iść spać. Weź go. Posprzątam. Kalida, później się tym zajmiesz. Lepiej ty go weź. Idź na górę. Znowu do nas przywykniesz. Skłamałeś. Wstydziłem się. Kogo? Rodziny? Siebie. Protegowali mnie Manichejczycy. Na pewno nie jesteś ze mnie dumna. A ty z siebie jesteś? Oczywiście. To szczyt moich marzeń. Poznałeś biskupa Ambrożego? Tak. Znasz go? Dziękuję. Jest prawą ręką papieża Syrycjusza, najbardziej poważanym z biskupów. Dlaczego? Jeszcze 10 lat temu nie był nawet ochrzczony, ale miał już wysoką pozycję. W wieku zaledwie 30 lat zarządzał całą prowincją. Ludzie tak go kochali, że po śmierci miejscowego biskupa poprosili, żeby zajął jego miejsce. Zgodził się? Naturalnie. Cały majątek rozdał ubogim. Zyskał nowe życie. Skoro tak twierdzisz, nie ja. Pismo Święte. Tak, jest święte. Ale można w nim przeczytać, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Wyobrażasz sobie Boga, który wygląda tak jak ja? Ręce, nogi, zarost do golenia co rano? Na pewno nie byłby taki gadatliwy. Słyszysz, co mówisz? Potrafisz myśleć o Bogu tylko w odniesieniu do siebie. Idź do Kalidy. Wiele przez ciebie wycierpiała.
Jak myślisz, co mu się śni? Potrzebował ojca. Kalida. Wybacz, że wyjechałem bez słowa. Nie musiałeś nic mówić. Nie, ale powinienem był. Owszem. Powinieneś. Bracia, siostry, litera zabija, duch zaś ożywia. Słowa Pawła mają dwojakie znaczenie. Po pierwsze, Biblii nie należy rozumieć dosłownie. Na przykład to, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, nie znaczy, że jest do niego podobny w sensie materialnym. Nasze życie duchowe, dar miłości, wolność, te cechy upodabniają nas do Boga. Ale słowa Pawła mają też drugie znaczenie. Wyobraźmy sobie górskie rzeki. Napotykając przeszkody, przybierają na sile. Znoszą je. I nurt staje się jeszcze bardziej rwący. Tak samo jest z naszymi pragnieniami. Napotykając to, czego zabrania prawo, stają się silniejsze, coraz gwałtowniej popychając nas ku złu, ku śmierci. W tym znaczeniu litera, a raczej prawo, zabija. Ale Bóg dał nam również swojego ducha. Za jego przyczyną kochamy dobro. Jesteśmy wolni. Matko, co tu robisz? Muszę porozmawiać z biskupem. Będziesz mi towarzyszyć. Przepuśćcie mnie. Muszę porozmawiać z biskupem. My też. Jestem nadwornym mówcą, a ja królem Persji. Augustynie, proszę. Augustynie, nasza kolej. Biskupie Ambroży, co za zaszczyt. Moja matka bardzo nalegała na to spotkanie. Miło mi poznać matkę nowego mówcy. Jesteś katoliczką, moje dziecko? Tak. Tym razem ty jesteś w mniejszości. Przygotowujesz kolejne kazanie? Nie, to Plotyn. Nie jest chrześcijaninem, ale to wielki filozof. Jego pisma zawierają dużo prawdy. A jak mówi Ewangelia, kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. A zatem każdy, kto jest przeciwko wam, byłby przeciwko prawdzie. Kto jest przeciwko prawdzie, jest przeciwko sobie.
A więc to dlatego złożyłeś urząd namiestnika prowincji. Przyczyny mojej decyzji nie są tak widoczne ani oczywiste, jakby się zdawało. Nie są widoczne, jak duch z twojego kazania. O duchu mówi święty Paweł. Dałem tylko objaśnienie do jego słów. Niewidoczny, a zarazem ożywiający. Jesteś rozumnym człowiekiem. Nie uważasz, że trudno w to wszystko uwierzyć? Czy miłość, jaką darzysz swoją kobietę, jest widoczna? Śmiem twierdzić, że nie. Mimo to powstało z niej nowe życie. Coś bardzo namacalnego. Widzę, że się o mnie wywiedziałeś. Czy teraz nie robisz tego samego? Zasłużyłeś na swoją sławę. Występując przed cesarzem, na pewno zrobisz wielki krok, żeby też stać się sławnym. Na pierwszy rzut oka wszyscy wyglądamy podobnie. Głowa, ręce, nogi. Skoro mowa o tych ostatnich, każdy wolałby mieć oczywiście nogi Blessilli niż dzielnego Bautona. Ale mamy wśród siebie kogoś, kto stoi ponad nami, kto jest do nas podobny w takim stopniu, jak diament do kamienia, orzeł do motyla, a gwiazda do płomienia świecy. Nasz cesarz Walentynian. Zawdzięczamy mu pokój w kraju, urodzajne zbiory. Jemu zawdzięczamy to wszystko. Nie biskupowi, który rości sobie prawo do władzy należnej cesarzowi i tylko jemu. Mówi o Ambrożym? Nic się przed tobą nie ukryje. Jest pośrednikiem między niebem a ziemią. Określa, co dobre, a co złe. Prowadzi poddanych do zbawienia. Dlatego to cesarz, nie biskup, będzie wysłuchiwał naszych modlitw, próśb, błagań. W nim nasza ufność, pociecha, nadzieja. Jego są pola, domy oraz kościoły. Jeżeli więc zechce je przejąć, nikt nie może mu się sprzeciwić, nawet biskup Ambroży. Bo kto nie jest z nami, jest przeciw nam. Ja, wy, my wszyscy należymy do niego. Wczoraj twój syn odniósł sukces. Tak mi wstyd. To nie twoja wina. Nie byłam dobrą matką. Czy może być lepsza matka od Boga? A mimo to, jak wiele dzieci go odrzuca. Nie traćmy nadziei. Gdyby Augustyn miał być posłusznym synem, Bóg nie dałby mu takiej matki jak ty. Adeodatus. Adeodatusie. Adeodatus. Adeodatus. Gdzie on jest? Adeodatus.
Wspaniałe wieści. Chodź. Zgadnij, o co prosił mnie cesarz. O konia na biegunach? Daruj sobie ten sarkazm. Cesarzowa matka potraktowała swoją mowę dosłownie. Mamy przejąć bazylikę. Ty i ja. Nie Bałto czy inny dostojnik. A nie mówiłem? Nasze wpływy rosną. Świetnie. Ale czy Ambroży nas usłucha? Jesteś głosem cesarza, pośrednika między niebem a ziemią. Zapomniałeś? Wszystkich przekonałeś. Jak Ambroży mógłby nie usłuchać cesarskiego rozkazu? Trzeba to uczcić. Za nas. Jutro wieczorem jesteś zaproszony na obrzęd Manichejczyków. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Od lat wyznajesz manicheizm. Co się stało? To lata życia w mroku. Doszedłem do tego po lekturze Plotyna. To chrześcijański filozof? Nie. Po prostu wielki filozof. Augustine. Manichejczycy są potężni, to dzięki nim jesteś tu dzisiaj. Jeśli nawet masz ich dosyć, musisz udawać. Udawać? Że Walentynian jest wielkim cesarzem? Bałto dobrym wodzem? A ja Manichejczykiem? Wiele można udawać, ale nie wszystko się da. Znudzona przyjęciem? Tym pałacem. Czasem marzę o samotności. Trudno mi sobie wyobrazić ciebie samą. Tak uważasz? Gdzie twoja żona? Nie jestem żonaty. Dziwne jak na kogoś z twoją pozycją. Co robisz, kiedy masz dosyć pałacu? Uciekam, przynajmniej na jakiś czas. Dokąd? To sekretne miejsce. Ani słowa więcej, bo przestanie być sekretne. Nie powiem ci, gdzie jest, tylko jak wygląda. To willa w lesie, nad brzegiem niezwykłego jeziora. Jezioro zasila woda z naturalnego źródła. Gorąca. Zawsze gorąca. Zamknij oczy. Wyobraź sobie, jak to jest wziąć krótką kąpiel w zimowy wieczór, kiedy wszędzie dookoła leży śnieg. Nigdy nie widziałem śniegu. Powinieneś mnie odwiedzić. Przecież to sekretne miejsce. Jesteś biegły w mowie. Może kiedyś przekonasz mnie, żebym ci je pokazała. Augustynie, biskupie, zrobiłeś dobry użytek z moich słów w swojej mowie. Pomogły mi lepiej poznać ciebie i Plotyna. Zważ jednak, że Plotyn oferuje nam wszystko poza istotą rzeczy. Prawda to nie idea, pojęcie czy stan umysłu, ale wcielenie osoby boskiej. Jesteśmy tu w imieniu cesarza. Świetnie. A ja w imieniu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
Cesarz żąda, żebyś przekazał bazylikę wspólnocie ariańskiej. Żąda? Tak. Z jakiej racji? Z racji nadanej mu władzy. Nadanej przez kogo? Przez Boga. Kłamcy. Jak śmiesz? Jak ty śmiesz powoływać się na Boga? Nie wierzysz w Niego. W nic nie wierzysz. Ty, na domiar złego, nawołujesz do powrotu pogańskich demonów. Jesteście psami na smyczy. Kłamliwie ujadacie. Zamilczcie. I głęboko w swoim wnętrzu zobaczcie, czym jest prawda. Tylko ona może was uczynić ludźmi. Wolnymi ludźmi. Będziemy zmuszeni donieść o twoim zachowaniu cesarzowi. Jeśli chcą się mnie pozbyć, muszą uderzyć we mnie, a nie w moich wiernych. Idziemy. Augustynie? Pamiętaj, co powiedziałem. To nie człowiek znajduje prawdę, ale prawda człowieka. Bo prawda to człowiek. Jezus Chrystus, Syn Boży. Co powiemy cesarzowej matce? Musi użyć siły. Niech pośle Bałtona i jego żołnierzy. Ludzie staną po stronie Ambrożego. Nie. Bo ty swoimi słowami sprawisz, że nam przyklasną i staną murem za nami. Walczymy o wszystko. Mogę na ciebie liczyć? Widzisz, jak powstaje mozaika? Wyłania się kawałek po kawałku. Ale dopiero gdy każda część jest na swoim miejscu, można zobaczyć efekt końcowy. Mam nadzieję, że doczekam dnia, kiedy Augustyn, widząc całe moje życie, odnajdzie wiarę. Jak sens w mozaice. Zostawiam cię w najlepszych rękach. Patrz, ojciec. Chciałbym cię zaprosić do siebie. To dla mnie zaszczyt. Wiem, co robię. Czeka cię wspaniała przyszłość. Wkrótce twój głos będzie najważniejszy na dworze. To zależy od wielu okoliczności. Owszem, zwłaszcza jednej. Potrzebujesz rodziny tak bogatej, by wsparła cię w twoich ambicjach. Takiej jak twoja. Mam córkę. Za 2 lata osiągnę wiek za mąż pójścia. Ślub z nią byłby dobrym rozwiązaniem. Dla nas obu. Oczywiście, jeśli chcesz, by twój głos był najważniejszy na dworze. Zaczekaj. Pamiętam, jak pierwszy raz zdjęłam ci sandały. Przebyłeś daleką drogę. Oboje przebyliśmy. A końca wciąż nie widać. Czekałam dziś na ciebie przed pałacem cesarskim. Naprawdę? Miałam już do ciebie podejść, ale zatrzymał ci jakiś
wytworny człowiek. I? Odeszłam. Odeszłaś? Yes. Dlaczego? Nie chciałam być ci zawadą, wchodzić w drogę. Nigdy nie byłaś mi zawadą. I nigdy nie chcę być. Tak będzie dla ciebie lepiej. Kiedyś zrozumiesz. Moją kochankę oderwano od mego boku, szarpując w sercu krwawiącą ranę. Kalida wróciła do Afryki, zostawiając mi syna i ślubując Bogu, że nie będzie już z żadnym mężczyzną. Ale ja przy całej swojej niedoli nie mogłem wytrzymać 2 lat do ślubu z obiecaną mi panną. Dlatego znalazłem sobie następną kochankę. Żyłem z nią oczywiście bez ślubu. Tak to choroba mojej duszy jeszcze bardziej się wzmogła. Spóźniłeś się. Widzę, że nie traciłeś czasu. Patrz uważnie. Będziesz musiał o tym opowiedzieć. W imieniu cesarza Valentyniana rozkazuję wam natychmiast opuścić bazylikę. Do świtu zostanie przez nas zajęta. Oddajcie cesarzowi, co cesarskie, a Bogu, co boskie. Bóg nie prosi cesarza o jego pałac.
Niech więc cesarz nie prosi Boga o jego dom. Jeśli Bóg istnieje, biskupie, mieszka w cesarskim pałacu, nie w swojej bazylice. Bóg istnieje i mieszka w sercach wszystkich ludzi, nawet w twoim. Nie będziemy tolerować sprzeciwu. Cokolwiek się stanie się z twojej winy. Cokolwiek się stanie, Waleriuszu, stanie się z woli Boga. Daj rozkaz do ataku. Na bezbronnych? Tak. Chcesz się później tłumaczyć, że zatrzymali twoich żołnierzy? Gotuj broń. Do ataku. Moja rola skończona. Teraz ty musisz zrobić z tego zwycięstwo. Chodźmy. Zostaję. Muszę zebrać informacje domowy. Dobrze. Jutro przyda ci się cały twój kunszt. Matko, tutaj jestem. Wody. Przynieś wody. Wszyscy kochają pokój. Nikt nie kocha wojny, ale nie ma pokoju bez wojny. Jeśli chcemy bezpiecznych granic, musimy ich bronić. Żeby w mieście panował porządek, trzeba być twardym. W celu zachowania dobrobytu, niezbędne jest użycie siły. Dlatego cesarz musi być na to gotowy. Tak, przemoc nie jest piękna. Nie jest przyjemnie ją stosować. Ktoś jednak musi wziąć na siebie to brzemię. Ktoś taki jak naczelny wódz Bałto. Ktoś, kto zdołał nas obronić przed dzikimi gotami i fanatycznymi katolikami. Dlatego zasługuje na naszą wdzięczność.
za to, że nas obronił przed wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym, że okrył Rzym chwałą. Że zabił wielu niewinnych ludzi. Nie jesteś głodny? Dlaczego na mnie nie patrzysz? Nie podoba ci się twój syn? Nie. Zostaw to. Zabieram dziecko. Po co tu w ogóle przyjechałaś? Po co? Bo ty tu jesteś. Czego ode mnie chcesz? Pragnę, żebyś był szczęśliwy, ale nie jestem. Nie jestem szczęśliwy i nie chcę cię tutaj. Możesz mnie przegnać, ale nie przegnasz siebie. Pamiętaj, kim jesteś. To nie nasza wina, że jesteśmy materią, złem. Nie jesteśmy przeciętni, nie potrzebujemy prawdy. Posłuchajmy twojego głosu. W nic nie wierzysz. Będziemy mieli dziecko. Nigdy nie chcę być ci zawadą. Człowiek nie znajduje prawdy. Musi pozwolić, by prawda znalazła jego. Bo prawda to osoba, Jezus Chrystus, Syn Boży. Co robisz? Wlewam morze do zatoczki. Adeodatusie, jak chcesz wlać wielkie morze do maleńkiej zatoczki? A jak ty chcesz ogarnąć rozumem Boga, który jest nieskończony? Thank you.
czytaj. Listy świętego Pawła Apostoła. Nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzom. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa, tekst Wojciech Fladziński. Fragmenty Pisma Świętego przytoczono za Biblią Tysiąclecia. Czytał Stanisław Olejniczak.